Siemano wszystkim, z tej strony Faber, to jest kolejny odcinek z gry This War of Mine. Poprzedniej nocy, słuchajcie, byliśmy w garażu znowu, dwie noce z rzędu żeśmy byli w garażu. Okazuje się, słuchajcie, że tam po prostu handel jest najlepszy. Tylko tam teraz będę chodzić i kupować potrzebne mi rzeczy. To są te rzeczy, które widzicie, to ja uhandlowałem za zaledwie dwa bandaże i jedne zioła, które mogą leczyć, albo nie, no to zioła lecznicze, nie? Także, no masa bardzo dobrych rzeczy. Dobra, podłożymy do kominka mimo wszystko tyle, co potrzeba. Wszyscy są już zdrowi. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast wszyscy już są bardzo głodni z tego, co widzę. Tak. Anton jest tylko głodny. A reszta jest bardzo głodna. A zatem na razie byśmy zrobili 6. Dobra, poczekajmy, aż ona zrobi kolejne te. No i teraz moglibyśmy już całe 5, dobra. Trochę wody na to pójdzie, ale wody mamy. Jeszcze trochę, 11, no nie jest dużo, ale mamy. Każdy zje po 2 razy, to będzie super. Wszyscy będą najedzeni do syta. Najważniejsze, że te dni cholerne zimne minęły i teraz będę mógł się skupić właśnie na robieniu tego alkoholu, za który mogę naprawdę masę rzeczy kupić. Nie zostało jeden tylko ten opał. Kurde. Za ten jeden opał to ja dużo nie zrobię. No miejmy nadzieję, że teraz w ogóle odblokują nam jakieś miejsce, do którego byśmy mogli pójść, nie? Przede wszystkim do kościoła bym chciał jeszcze się wybrać, bo tam zostawiłem masę rzeczy. Z siekierą tam musimy w ogóle pójść. I 2. Okej. Idź podłóż te do stacji. Ona jest zmęczona, dobra, idź się połóż. Ty zjesz 2 razy i potem jeszcze Anton zje 2 razy i będzie super. Ona nie jest zmęczona, dobra. Dobra, Anton, wchodź, zjesz teraz i ja zakończę już ten dzień, bo szkoda mi czasu. Dobra, raz ci wystarczy i tyle. Skoro ty już tam nie jesteś bardzo głodny. Koniec dnia, dobra. Szukaj, czuwaj, śpi. Jest, mamy wszystko odblokowane, wreszcie, do jasnej cholery. Supermarket jest ogołocony, z tego co wiem. W hotelu... nie, dobra, nie, no lecimy do kościoła. Ewidentnie. Z siekierą i chyba łomem, ale... sam nie wiem, kurczę, tam byliśmy na samej górze, ale nie pamiętam, czy... tam coś zostało. Zobaczcie, walnąłem o ten. Zahaczyłem. Dobra, może. Dobra, na wszelki wypadek weźmy to. Tylko miejmy nadzieję, że dalej jest taki scenariusz, jaki był, nie? Że ksiądz tutaj jest. Okej, okay, jest ksiądz. Nie obrażysz się, jak ci ławkę rozwalę. Nie, dobra. nie będziemy rozwalać, kurde, mu tych. No, lepiej mu nie będziemy rozwalać ławek w kościele, bo się wkurzy i wiecie, dostaniemy
Ostry wpierdziel, więc lepiej nie ryzykować. Najpierw tutaj pozbierać to, co ewentualnie się da. Tu nie ma sensu się przekopywać. Sprawdzamy górę. Aha, on tamtędy, no dobra. Rozwalaj to. Aczkolwiek na górze jest taka duża szafa, to na nią muszę zaoszczędzić siekierę. Weź wszystko. Okej, okay, tam mamy dwie rzeczy do rozwalenia. Na dół nie. Tu jest gość, ale on nam nic nie zrobi. Tu nie widzę co... Aha, to mamy do rozwalenia, to nie... Jak nie wiesz, jak się tam dostać? Ja pierdziel. Przecież ja już ten, tą kratę rozwaliłem. Możesz tu spokojnie wejść. Dawaj, rozwalaj to. Nice. Co my z tego wyciągniemy? Aha, nawet wszystkiego nie weźmiemy. Tutaj coś zostawiłem? Nie, ale no dobra, to już możemy to też rozwalić. Przedmiot jeszcze się nie zepsuł. To jest ciekawe. Ale w takim razie wywalamy oczywiście drewno, bo opału możemy więcej wziąć i nie wiem, czy to rozwalać. Czy tam na dole. Nie wiem, co to jest, kurde, żeby siekierę przypadkiem nie stracić. A to jest jakaś szafa, no dobra. Szafeczka taka bym powiedział, że szafa to nie jest taka duża, jak była ta tutaj. Jeszcze przedmiot się nie zepsuł, wspaniale. W takim razie... Nice. I po drewno to my się tu wrócimy ewentualnie. Ale jeszcze wykorzystamy te siekiery już do końca. Szkoda, że tej szafy... Bo tu chyba szafa leży. Okej, teraz się popsuł dopiero. Że tej szafy nie możemy rozwalić. Okej. No i do wyjścia, słuchajcie. Mówię, tutaj nic więcej nie zostało. Ale po drewno, to które tutaj zostało, to oczywiście też się wrócimy, bo drewno mi się przyda, żeby uzyskać więcej wody. Ja nazbierałem sobie tego śniegu. Chyba ten śnieg jeszcze mamy, nie wiem. Teraz właśnie zobaczę, czy on nie stopniał przez to, że dni minęły te. To by było, kurde, tragicznie. Zaatakowano nas, ale nic nam nie zrobili. Teraz czekajcie. Jest, mamy ten śnieg, dobra. Ty się kładź. I ty też. I tak, i z lata. A kurde, to by trzeba było zjeść teraz, żeby... Ona już jest głodna, wszyscy są po razie głodni. Z lata biegnij tutaj. Ty chodź przerobisz drewno. Całe co tam się będziemy, kurde. Nie ma co się cackać z tym. Podkładamy. I teraz tak, no dobra, no, w takim razie każdy zje po razie jeszcze. Najwyżej czwarta osoba zje puszkę. Ale generalnie potrzebuję właśnie, żeby było tutaj wolne. I teraz chyba pójdziemy do garażu, handlujemy, albo może jeszcze nie, nie wiem, zobaczymy. Gdzieś na razie podłóż. Ile tego mamy? 29, nice. Podłóż ty, ile trzeba. Jest handlarz. Ty chodź i zjedz. Ty tutaj dokończ. I chodź do handlarza, zobaczymy, ale... Ja i tak na razie nie mam czym mu zapłacić totalnie. Zobaczymy po prostu, co on ma. I będzie musiał gościu trochę poczekać. Pawle, wstawaj, bo nie ma czasu.
Okej. Na pewno ma coś, co ja potrzebuję i co chcę. Tylko, żeby mu zapłacić czymkolwiek, to ja muszę najpierw zrobić, przerobić ten bimber, który mamy. Dobra. Lecisz, kobieto, tutaj. I to, co mamy, przerabiasz. Będzie 4, spoko. I tym powinniśmy dać radę mu zapłacić. A ty lecisz po wodę. Znaczy się zrobić wodę. O kurde, nie możemy. Tylko w zimie dało się. Patrzcie, no nie mamy tego, tej opcji. Ja pierdzielę! No po prostu nie wierzę, słuchajcie. Tyle straconej wody teraz. Teraz dostałem, kurwa mać, rozumiecie, drewno, które było niezbędne do uzyskania tej wody, to nie. Teraz, kurde, ja pierdzielę. Tak to właśnie jest. Wszystko, kurde. Specjalnie. Dobra, ty się chodź połóż. Z lata to dokończy. Ale ty się ruszasz, kobieto. Dobra. Ty chodź, Pawle, tutaj będziesz z nim handlować, bo tutaj tak nie ma znaczenia, kto z nim handluje. Takie mam wrażenie. Ona to tylko zbierze. I my się bierzemy za handel. Nice. Dawaj warzywa. Woda. To. I nic więcej od niego nie biorę. Bo on ma generalnie drogo. Tym mu nie dopełnię. Ajajajajaj. Świetnie mowa stoi. Ja wiem, gościu, że świetnie mowa stoi, ale... No, już się zaczyna. Dobra, damy mu z tymi tyle. Zgoda, nara. Ty choć raz, dwa tutaj podłożyć. Zrób. A, Anton jeszcze nie jadł i on idzie zjeść puszkę. Okej. Ty choć podłożysz. Co prawda już nie trzeba, ale... Dobra, to jak nie trzeba, to nie podkładaj. 21 tego, okej. Podłóż filtr, o. Przecież jest lato, to teraz musimy wodę zbierać tutaj. Znaczy lato, no jest ciepło po prostu. Nie wiem, czemu tego już wczoraj nie zrobiłem, kurde. Zapomniałem, po prostu zapomniałem. Wypadło mi to z głowy. A już byśmy mieli dzięki temu więcej wody. Cukru mamy tyle, słuchajcie, że naprawdę do końca gry spokojnie nam starczy, bo to nawet nie wykorzystamy chyba tego, bo przecież to już jest, kurczę, prawie koniec gry. Do 40 przynajmniej drugiego dnia trzeba poczekać. Minimalnie 40, maksymalnie 45 chyba. Także to już jest koniec gry, więc to, no, wiecie co, możecie nawet już w sumie nie oglądać kolejnych odcinków, na pewno wygrałem, nie? Znaczy, to jest oczywiście powiedział, o, pewny siebie, nie? To widać już, słuchajcie, no jestem ustawiony naprawdę do końca gry. Ale tutaj, no nie ma co wymyślać, nie? Nie ma co ukrywać. Nic się nie stanie. Żarcia mamy pełno, mamy za co je kupić bez problemu. Jedyne, czego teraz potrzebuję, to wody, ale wodę to ja sobie zrobię, tak? Ewentualnie też kupię. Może właśnie dlatego pójdziemy teraz do garażu. Ale te kury, ja nie wiem, czym handlować w garażu, bo teraz wykorzystałem... No co, jeden alkohol mu dam? To jest za mało. Niestety, ale... weź to. Ile mamy wody? 2. No to nie, musimy gdzieś coś pomyśleć. A żeby przefiltrować, to nie potrzebujemy tam dużo jakichś rzeczy. Filtrów zostało 8. Dobra, to będziemy musieli w ogóle właśnie filtry porobić. Dobra, no
koniec dnia i tyle. Szukasz, czuwasz, czuwasz, śpisz i... cholera, nie wiem, no. No tam, no co, no, znajdziemy tylko i wyłącznie drewno, tak, w tym kościele. Plac budowy zagłocony do zera. No, główny plac to tam wiadomo, no to tam się głównie handluje, a nie zwiedza. W ostrzelanej szkole też chyba mogliśmy handlować, ale... możliwy handel. Zastanawiam się, gdzie moglibyśmy pójść, żeby coś jeszcze zebrać takiego fajnego. Ale nie ma takiego miejsca. Pójdziemy chyba do kościoła, weźmiemy, zabierzemy to drewno do końca i tyle, no bo co? Nic nie bierzemy i tyle. Z księdzem od... też w sumie można handlować, a co on generalnie ma? Ma warzywka na pewno, ma cukier, wodę, jasny gwint. Dobra, zobaczymy czy... ale on za drewno nie będzie chciał. Nie ma takiej opcji, kurde, po co mu drewno, nie? Ale zaraz się przekonamy. Czy ja coś tutaj przypadkiem nie zostawiłem? O, widzicie. Przekopmy się jeszcze przez to, zobaczymy co tam jest. I weźmiemy drewno z góry, bo zbieramy całe, które zostało. Jeżeli tu będą jakieś cenne rzeczy, to może będziemy mogli się wymienić z księdzem. Bo teraz mi najbardziej zależy na wodzie i warzywach, jak zawsze, nie? Tam cukier, no, też by się przydał. Ale to już jest i tak końcówka gry, także... głównie... najbardziej chodzi o to, żeby tutaj wodę zdobyć teraz i przerobić ten cały cukier już na bimber, a następnie na czysty alkohol, nie? Destylowany. Whatever. No i będziemy, słuchajcie, niedługo zaczynać wreszcie czwarty, tak? Czwarty scenariusz, kurczę, ja jestem ciekawy tych właśnie dalszych scenariuszy, bo utknąłem w miejscu przez to, że utraciłem save'a, no i mam nadzieję, że teraz już tego czegoś takiego nie będzie. Dobra. Co tu jest na szybkości? No, nie wiem, czy to się księdzu przyda. Ale zobaczymy. Okej, bierzemy wszystko i lecimy na górę. Do jasnej cholery. Z twoim nie wiem. Opału raczej tutaj żadnego nie zostawiłem. Ciekawe, czy będę mógł wziąć całe drewno? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Chyba za dużo będzie tego, nie? A nie, mało tego zostało. Jeszcze tutaj. O, tutaj jest sporo. Dobra. Ja pierdzielę z tym twoim, nie wiem. Kto tu przylazł? A ta babka. Coś ty za jeden. Co cię to obchodzi? Ty nie mów, że gościu będzie do mnie strzelał. No kurwa, what the hell? Spróbujmy z księdzem szybko zahandlować i spadamy stąd. Co ja bym za to chciał?
pewno. Warzywa dasz? Nie uhandluję za to warzywa. To chociaż może resztę cukru. Nie ma szans, dobra, szkoda tego. Samą wodę weźmiemy i tyle. Ale czemu ten gościu mnie nagle ścigał? Wcześniej mówił, nie bój się, nic ci nie zrobię. A jego laska przyszła, kurde, powiedziała, że ktoś tu jest i zaczął do nas ścigać, no. Bez sensu, słuchajcie. Naprawdę, bez sensu. No ale dobra, wróciliśmy w jednym kawałku, to jest najważniejsze. I przerabiamy dalej. Wzrost przestępczości, wspaniale. Przerabiamy sobie bimber, destylujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No come on. Dajcie mi już, kurde, raport. Okej. Ty się kładź. Ty chodź zbierz. Ty tutaj dokończ. Ty się połóż. Okej, zrób. Tutaj dokończ. Okej. Teraz tak, ile my tego będziemy? 14 wody. Cholernie mało. Na faście, kobieto. Nie ma czasu. 11 filtrów mamy. Ile mógłbym tych bimbrów zrobić? 3 tylko. No nie, no kurde. Masakrycznie mało. Jakieś do przefiltrowania jeszcze są? Nie. Może poczekamy, aż to się zrobi. No ale potem ja nie zdążę. No dobra, już zróbmy te 3, no bo co? Osiem opału nam tylko zostało. Znowu jakiś gościu. Ten sam co przedtem chyba. I zobacz co on chce. Ty podnieś to. Chwila, to tylko drewno przerobi całe. I wy tu se możecie rozmawiać. To znowu ja ostatnim razem poszedłem całkiem, że wiem, że mieszkasz tu zamożna rodzina, która ludzie dużo zapasów wybuchem wojny, ale jest samolubna. Absolutnie nie będę nikogo okradać. Nara. Zaraz powiem, miałem o tobie lepsze zdanie. Marnujesz okazję. No, no, co jeszcze powiesz? Miałem o tobie lepsze zdanie. Tak jest, wiedziałem. Wiedziałem. Dobra. On się wyspał. W takim razie ty się kładź, a ty dokończ. Anton. Anton to Anton. Głodny, głodna, głodna. Okej. Ty chodź tutaj. Podłożysz zaraz kolejny filtr. Albo nie, chodź tu. Nie, tu. Anton. Podkładaj filtr. Ty zbierz to. I przedestyluj to. Dobrze.
Wspaniale, bardzo dobrze. Okej. No i ona to zrobi i zbierzemy to i zakończamy ten dzień. To kominka już podkładać nie trzeba. Szkoda opału. W sumie nigdy żadnym bohaterem nie piłem alkoholu. Ciekawe, co by się stało. Okej. Już prawie koniec. Come on. Teraz chyba pójdziemy, słuchajcie, do garażu pohandlować. Skoro mamy tyle tego, to po co chodzić gdzie indziej? Tak już gdzie indziej nic nie ma, nic nie zostało. W kościele widzieliście, że nas gościu nagle zaczął atakować, bo tak jego żona powiedziała. Czy też dziewczyna, whatever. Whoever. Tak. Garaż. Przygotuj się. Nie no, tyle chyba nie kupimy. Ale za 8 myślę, że spokojnie. Wszystko, co będę chciał, to raczej kupię. O, biednie. Tym razem nie ma warzyw. Ale jest sporo wody. Jest cukier. Są filtry. Jest filtr jeden. Jakieś tam żarcie. No i myślę, że będziemy dopełniać tym, bo... Okej, tyle aż on mi nie chce dać. Jedna butelka nie jest warta aż 4 drobiazgów. Wątpię. No dokładnie. Ha. Nie, zbyt dużo, chyba że jeszcze jedno dołożę i... Świetnie umowa stoi, ale nie wiadomo, czy to nie można było jeszcze coś wziąć. Chyba, że zamiast tego wziąć to... Aha. Cholera, nie to. Dobra, zgoda. Za ten jeden alkohol to my już tutaj nic nie wyhandlujemy chyba. Do wyjścia. No to jednak biednie. Kurde, bo myślałem, byłem pewien, że będzie miał cały czas tyle warzyw, ale... Nie miał. Możemy spróbować pójść w takim razie teraz, nie wiem, do hotelu, do szkoły. W różnych miejscach możemy handlować, w wielu miejscach przede wszystkim. Możemy na plac pójść, też tam jest sporo handlarzy. Anton, się połóż. No i można jeszcze raz podłożyć. Ale przede wszystkim idziemy... A ty chodź... No dobra. Niech będzie. Zrób.
Ile jesteśmy w stanie zrobić tych maksa? Wspaniale. Chodź, zrobisz filtry. Nice. Czyli. Będzie 6, czy jest teraz 6? Ciężko powiedzieć. Okej, teraz tylko ktoś. A nie, w sumie to jak się przerobi, to mogliśmy od razu przedestylować, bo to do tego potrzebne jest tylko. Aha, dobra. Tylko filtry i opał, który zresztą powoli się kończy, ale nie przejmowałbym się z tym jakoś szczególnie. Aczkolwiek będziemy potrzebować jeszcze na jedzenie, ale. W sumie. Trzeba by było jeszcze gdzieś pod drewno skoczyć. Dzisiaj nikt widzę nie przyjdzie. Aż dziwne. Handlarza teoretycznie dawno nie było. Okej. Podniesiemy to, przedestylujemy, no i będziemy myśleć co dalej, bo w takim razie jest trochę lipa z opałem, nie? No właśnie, przerobię wszystko i jeden opał dosłownie zostanie. A to niedobrze, bo jutro trzeba będzie już jedzenie robić dla postaci, ale to pójdziemy do hotelu, myślę. I tam spróbujemy coś dzisiaj uhandlować, albo na główny plac, bo tam są warzywa. Dobra, to pójdziemy na główny plac, tylko że tam nie zdobędę za bardzo drewna, chyba że wyhandluję, ale to szkoda trochę handlować drewno. Za drewno. Będzie kupować drewno po prostu. Dobra, zakończymy ten dzień. Ile zrobią, tyle zrobią. Szukaj, czuwaj, śpi. Główny plac, przygotuj się. Tutaj tanio skóry nie sprzedadzą, jak to się mówi. Okej. Weźmy wszystko. Bo tutaj ja przewiduję duże zakupy. Najpierw poszukajmy gościa, który handluje jedzeniem. To nie był chyba ten. Oh fuck. Nice, ma rzeczy. Ma przede wszystkim opał, co mnie bardzo cieszy. Co ty masz? Whisky, coś tam, dobra. Kolejna osoba. Nope. Na pewno woda i warzywa. Tu już nie będziemy sobie zapychać kolejnego tego. Holy shit. W takim razie dopełnimy cukrem. No to powiem szczerze, na opał niedużo zostało. Tak jak mówiłem, dobrze się tutaj, kurde, targują. On co miał? Aha, lekarstwa. Dobra, wracamy do tego na początku. Bo ten miał co? A on nie chce alkoholu. Mam tu wszystko, okej. Ty alkohol chcesz? Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Ile mi dasz opału za to?
Niewiele. Zaledwie 6. Ale bierzemy chyba, nie? Bo tu niczym już nie dopełnię sobie. Zgoda. Do wyjścia. Wrócimy tu oczywiście jeszcze. Bo widzę, że na tym placu rzeczywiście jest, no, jest lepszy wybór. O wiele więcej tych rzeczy, ale bardzo droższe, o wiele droższe. Tak zawsze, zawsze jest i będzie niestety. Okej, kontynuuj. Ty idź się kładź, ty to weź. Aha, tylko że całą wodę, którą tak naprawdę kupiłem. Tylko żeby mi się kurde nikt nie rozchorował, bo jest dosyć, powiedziałbym, chłodno. Podłóż może coś jednak. 30 wody, dobra. Czy my mamy drobiazgi? Tylko 2, a filtry tylko 3. Bardzo mało. Bardzo mało. Mamy 5 warzyw. Wspaniale. Prawie cały opał wykorzystam. A drewna nie ma w ogóle. Jest jeden opał. Kurde. Za jeden opał to ja nawet nie przerobię kurde tego, ale dobra, mamy 10, no dobra. Podłóż jeszcze jedno. Dzisiaj każdy zje chyba do syta. Ty choć podłożysz na bimber, ale... Nie no, sobie nie podłoży, bo nie ma wody za dużo. No ale dobra, tyle co jest, to się podłoży. Jest handlarz, chwila. Mamy 10 tego, to możemy pohandlować. Jedzenia już generalnie do końca gry chyba nie będę potrzebować, więc nawet nie będę kupować. Chyba że warzywa. Ale nie wiem. Ale nie ma warzyw, no tak. Okej. Ja bardzo potrzebuję drobiazgi. A oprócz drobiazgów też opał, ale... Opał to my sobie już kupimy. Ja bym właśnie opał wolał kupić na targu niż drewno. Bo opału więcej można wziąć, prawda? A on nie ma więcej. Tak to będzie za dużo. Okej. Chyba że zgoda. I za ten jeden weźmiemy to i resztę drewna. Tyle ile się da. Okej. Albo. Trochę za dużo mu żeśmy dali, ale może już niech ma. Albo dobra, nabojem dopełnimy. Chociaż jednym, bo zostało nam 10. Zgoda, nara. Ty tutaj... A, nie mamy opału w ogóle. To chodź zrobisz. Ile mamy w ogóle czasu? Jezus Maria, 40 minut. Co ja wyrabiam, słuchajcie? Co ja wyrabiam? Ja mówię, jak ta gra wciągnie, to jest koniec. To jest po prostu katastrofa. Bardzo długi odcinek wyjdzie niestety. Ale co ja na to poradzę? Jedz raz dwa, bo jesteś... Ty chodź tutaj. I jeszcze raz. T
Tylko 3, bo tyle mamy wody niestety. Kurde, tu akurat się... A. Dobra, ona jest syta. Zrób. Dobra, i ty zjedz jeszcze jedną puszkę. A Anton zje dwa razy to i też puszkę. I zakończymy dzień. Nie wiem, gdzie się teraz udać, kurczę, czy na plac? Chyba na plac się udamy. Tylko, że... O, 5 nam zostało. Aha. Filtry jeszcze musimy zrobić. Osiem, wspaniale. Czyli czego nam brakuje? No, opału i wody przede wszystkim. Trudno, pójdziemy po wodę na ten plac. No cukru już niewiele zostało. Ale szkoda jednak, żeby się zmarnowało. Chodź jeszcze to podnieś. Damy radę wszystko przedestylować. Dobra, koniec dnia. Oni sobie to zrobią, tyle ile dadzą radę. Szukaj, czuwaj, czuwaj, śpi. Główny plac znowu. I woda i opał tylko jest mi teraz już tylko potrzebny. Najpierw oczywiście jedziemy po wodę, o ile gościu będzie miał dzisiaj też tak dużo. To nie wiadomo, kurczę, bo jak teraz dopiero co byłem u niego kupić, to wiecie jak to może być. Cholera jasna. Nie ma ani grama. Ani kropli. Nie no, co... Cukru nie będę kupował, bo mu za to nie zapłacę, nie mam jak. Weźmiemy. Świetnie łowa stoi. No i jednym tym dopełnimy. No i dobra, póki co tutaj damy mu zgodę. Chyba, że jeszcze jedno damy i weźmiemy drewno. Ale tam już, kurde, ale że wody nie ma. Szlak by to trafił. Trzeba było do hotelu spróbować pójść w takim razie. Zastanawiam się. Bo filtrów, no nie wiem, nie wystarczy za bardzo. Ale tu zamiast tego to jeszcze świetnie mowa stoi. Dobra, zgoda, spadamy. No i kończymy, słuchajcie, bo jest 44 minuty. Matko Boska, powinienem to już dawno temu skończyć. Ale się zagrałem niestety. Jeszcze jeden odcinek będzie na spokojnie, słuchajcie, natomiast to już dużo nie zostało, to już jest na pewno końcówka. W przyszłym odcinku na pewno to już skończymy, także dzięki serdecznie za przyjęcie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.